Witam serdecznie, witam na moim kanale. Dziś przedstawić Wam chcę niezwykłe pielęgnice niedużych rozmiarów. Jest to Apistogramma barelli. To jest łacińska nazwa tej ryby. Zobaczcie, jaki tam ciemny samiec się zrobił. O! Potocznie nazywaną pielęgniczką barelli albo pielęgniczką żółtą. Choć samce są w barwach opalowych, a samice są to żółte z takimi barwami wojennymi, czarnymi na płetwach, wszystkich płetwach. One tak jakby były na krawędziach tych płetw, taką mocną czerń mają, jak się zabarwią na żółto, żółty miód, coś a la miód lipowy. O, wyszła samiczka taka właśnie, zobaczcie, zaprasza samca, samca zaprasza, samiec, o, jeżeli nie może samiec wejść do szczeliny czy do rurki, to puszcza mlecz przed otworem, a samica płetwami nagania na złożoną ikrę. Zobaczcie, ile samców czeka chętnych, żeby zapłodnić te jaja. O, wlazł samiec. Dobra, będą już młode. Że ona go nie wypuści, dopóki on nie złoży ikry. Znaczy, przepraszam, mleczu nie poleje. Ale wróćmy do początku. Pielęgniczka żółta, czyli pielęgniczka barelli. Dlaczego żółta, choć nie jest żółta, tylko samica jest żółta? Ja nie wiem, nie próbowałem tego się doszukać, nie udało mi się tego doszukać, ale ja przypuszczam, że ten, który ją odkrył, napotkał najpierw stado samych samic, bo też zauważyłem, ja dopiero mam jej niecały tydzień te ryby. Z obserwacji zauważyłem, że samice się trzymają razem, a samce również razem, ale nie z samicami. Jak się już zadomowiły, to te, które szukały miejsc do rozrodu, oddzielały się od stada samic i składały wtedy ikrę. Zobaczcie, jaki ciemny się jest ten samiec. Zobacz, ach, ten skalar. Nie będę pukał, nie będę go straszył. Ciemny się zrobił. Zrobił robotę. Zaraz, jak już zrobi robotę, to samica go wygoni. I to jest rzadki przykład, przypadek, znaczy w stosunku, jeżeli chodzi o pielęgnicę. Samiec nie pomaga w wychowaniu młodych. Zajmuje się od samego początku do końca tylko i wyłącznie samica. Samiczki są dużo mniejsze, nieraz o połowę od samców, ale tak mniej więcej o długość łba. No, 3/4 samca to jest samica. W internecie niektórzy handlarze, bym to tak określił, handlarze sprzedają pielęgniczki barelli, czyli pielęgniczki żółte, pod fałszywą nazwą pielęgniczki barelli opal. Jako że samce są w naturalnej barwie opalowe, a oni próbują wcisnąć ludziom jakby to był inna odmiana. Także uważajcie, jeżeli już jest inna odmiana, to jest bodajże to purpurowa, czy jakoś tak, czy rubinowa. Tu mi właśnie się będzie teraz, a już jest, to dwa samce ona przyjmuje. Ach, to ostra jest babka, ostra babka. Kolejka była tu czterech. Ale mamy tutaj samicę pod konarem i ona już ma, być może nawet młode, już są wylęgły się i ona tam pilnuje. Następna jest w grocie tam w środku, już z młodymi, bo widziałem, są tam młode.
Młode są tak malutkie jak ziarenka maku, dosłownie takie malutkie. Jest to niezwykła pielęgnica, bo ona ma w stosunku do większości pielęgnic całkiem inne zachowanie. Żyje z reguły przy dnie. Wysokość, na jaką pływa w górne partie akwarium, to jest 30 cm. Może czasami tam ciutkie bliżej, ale nie, 30 to jest maks. Nie podpływa pod powierzchnię, z reguły trzyma się bardziej dna. Nigdy nie atakuje żadnych innych ryb. Nigdy, ja jak na tydzień obserwacji, nie zauważyłem, żeby jakąkolwiek rybę próbowała jakoś tam nastraszyć, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o między sobą, no to tam samce się puszą, pokazują kolorki, płetwy, tańczą i to wszystko. Samice natomiast wobec innych samic są ciut bardziej agresywne, ale wobec samic z tego samego gatunku. I tylko w przypadku, gdy chce złożyć ikrę. Znajdzie sobie szczelinę, rurkę, powiedzmy, czy coś w tym stylu. I jak ona już wybrała te miejsce do złożenia ikry, to wygania każdą samicę, która podejdzie bliżej tego właśnie miejsca lęgowego. Zobaczcie, jakie są ładne, jakie ładne, rubinowe. Pięknie się puszy, przepiękne ryby. Rzadkość w sklepach prawie niedostępne, tylko u pasjonatów. Zobaczcie, zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Niesamowite. Bardzo dużo przyjemności z obserwacji. Bardzo dużo przyjemności z obserwacji tych ryb. Jak jeżeli na przykład popatrzymy na te inne ryby, nawet z Amazonki, tak jak te są, też to są ryby z czarnych wód, więc pasują do skalarów, do wszystkich akwariów typu czarne wody, ale i także do akwariów multi, czyli no, różnych ryb, aby nie agresywnych, tak? Skalar jest w stosunku do innych, na przykład pielęgnic, dużo spokojniejszy i można te pielęgnice trzymać również ze skalarami. Tym bardziej, że skalar zawsze porusza się z reguły od 20 cm od dna do góry. Więc zajmuje inny całkiem teren w akwarium. Zobaczcie. Widzicie, jaka żółta się robi? I te krawędzie wszystkich płetw taki mają delikatny pasek czarny. Tam podeszła jedna samica, obca, może dostać zaraz w pierdziel. Zobaczcie, następny samiec czeka w kolejce. Oj, chyba będzie miała bardzo dużo jajek. Tam jest jeden samiec, cały czas. Jeden samiec tam jest i ona tam weszła również, żeby dopilnować, czy swoją robótkę zrobi tak jak trzeba, czy go nie skardzić po pysku, że się nie stara. Niesamowite ryby, naprawdę. To przypadek, że mnie bo ja chciałem w ogóle całkiem inny. Chciałem barwniaki Thomsona wprowadzić. Ale był przypadek, że trafiłem na te ryby, poczytałem i stwierdziłem, że to jest ryba naprawdę bardzo ważna dla akwarysty. Bo to nie jest ryba, która tylko pływa, tak jak na przykład neony. Ona tu ma pewne zachowania, które są godne obserwacji i wyciągania z nich jakichś wniosków dla akwarysty, uczenia się. No tu jest jakieś społeczeństwo, mi to określi. Mam na sprzedanie, na odsprzedanie trzy pary i uważam, że cena jest bardzo atrakcyjna w stosunku do tych ryb, ale mnie tu się
panowie żaglowce wpierdzielają. Wypad to nie wasz czas. Jeszcze przyjdzie na wasze show moment. W ogóle już mam malutkie, jedne odsadzone do inkubatora w pewnym sensie, no w akwarium małego, tylko nie wiem, czy one przeżyją, bo ja ją za wcześnie wyjęłem jeszcze przed wylęgiem z ikry, wyjęłem je i włożyłem do innego akwarium. Ale mam nadzieję, że przeżyją. No, wykluły się 4 dni temu i żyją, nie? No to myślę, że może będę dał radę. Problem z wykarmieniem mam tego. Nie byłem przygotowany na takie mikro na rybek, którego no właściwie pod lupą albo mikroskopem szukać. W środowisku naturalnym samica, jak nie jest w stanie obronić młodych przed intruzem, to płetwami daje znać narybkowi, żeby przytulił się do dna i udawał ziarenka piasku. Niesamowity efekt. Naprawdę powiem, że ja hodowałem już kiedyś pyszczaki i inne pielęgnice afrykańskie i południowoamerykańskie i to, co z obserwacji mam przy tych pielęgniczkach borelli żółtych, to się umywa wszystko. To się wszystko umywa. Pamiętajcie, że jeżeli kiedyś traficie na tak zwaną opal wersję, odmianę, to jest fałszywe, to jest oszustwo pseudohandlowca, pseudoakwarysty. Nie sprawdzi, nie poczyta. I wciska ludziom kit. To jest tak zwana potocznie pielęgnica żółta, choć samce są opalowe, a samice są żółte. Ale jest jedna odmiana, inna to jest ta rubin bodajże, lub purpurowa. Już nie pamiętam, nie zagłębiałem się, bo tamto jeszcze ciężej jest dostać. I też nie wiadomo, czy ona jest faktycznie. Widziałem, jeden akwarysta w Polsce oferował, ale zdjęcie wziął jakieś z internetu i to jeszcze w takiej rozdzielczości, że prawdopodobnie było robione z obrazka 250 pikseli na 250, to max. To nawet nie jego było to zdjęcie. Dobra, następny będzie mleczko wpuszczał. Od cholery, musiała złożyć te ikry. A to jest samica, która opiekuje się małymi. O. Ona ma już tam małych, nie wiem ile. Z pierwszego miotu, ale nie od niej, co już mam te malutkie rybki, to jest w granicach tam 20 sztuk. A mimo, że ona rozmiary... Znaczy 20 sztuk mi się udało, żeby był wylęk bez opieki samicy, a w rzeczywistości składa do 200, taka malutka, ani ona nie jest grubawa, jest szczupła, a potrafi złożyć 200 jaj. Średnio to tak składa od 40 do 70 jajeczek i naprawdę są jajeczka dużo większe niż same rybki. Ciekawostka. No to chyba by było wszystko na temat pierwszego, powiedzmy, odcinka o pielęgniczkach boreli, pielęgniczki żółte. Na pewno nieraz jeszcze wam jakiś filmek udostępnię z mojego akwarium. Także nie zapomnijcie zostawić subka i łapki w górę. I co? Do widzenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.